Za moimi plecami znajduje się górnik, w którym pracuje cudowny sprzedawca pani Dorotka. Bierze ona udział w naszym konkursie na najlepszego sprzedawcę Jaworzna. Kochani, poznacie ją za chwilę, poznacie jej pracę, więc chodźcie ze mną. Dzień dobry, nazywam się Dorota Grabowska. Od urodzenia mieszkam w Jaworznie, więc pochodzę z Jaworzna. A jak długo pani pracuje jako sprzedawca? W sumie całe życie. Moja pierwsza praca polegała na tym, że zatrudniłam się w sklepie i tak zostało, nie chcę tego zmieniać. Pani Dorotko, dlaczego pani lubi swoją pracę? Przede wszystkim dlatego, że lubię ludzi, lubię kontakt z nimi. Nie wiem, no cieszy mnie to, że mogę komuś pomóc, doradzić. Dlaczego zawód sprzedawcy, tak w pani ocenie, jest ciekawy, czy jest w ogóle ciekawy? Jest bardzo ciekawy. Ciekawy, można się dużo nauczyć, można dużo samemu wymyśleć, zrobić. No tak jak mówię, no ciekawy jest przede wszystkim z tego względu, że poznaje się dużo ludzi. I zdarza się, że bardzo fajnych. No oczywiście zapraszam serdecznie, staramy się mieć, tak jak mówię, wszystko co jest potrzebne w rynku. Gdybyśmy czegoś nie mieli, zawsze możemy zamówić. No i trochę więcej uśmiechu. Ciężkie czasy mamy, więc śmiejmy się. Chociaż tyle. Punkt znajduje się w rynku. Dom handlowy Górnik, kiedyś, teraz Delikatesy Centrum. Ulica Stojałowskiego 1, firma Mobilcom. Asortyment jest dość spory. Mamy bardzo dużo towaru różnego rodzaju. O, w ten sposób. Przeważnie naszymi klientami są osoby starsze, chociaż młodzież też już zaczyna się przekonywać. Telefony komórkowe dla seniorów, telefony stacjonarne, czego na przykład jest bardzo mało w mieście, radyjka, zabawki, słuchawki, wprowadzam żarówki. No staram się mieć prawie wszystko na sklepie, co jest potrzebne tutaj. Właśnie poznaliśmy pierwszego kandydata do naszego konkursu na najlepszego sprzedawcę Jaworzna. Kochani, jesteśmy tutaj przed górnikiem na rynku w Jaworznie. W środku mieści się sklep Multicom, gdzie pracuje wspaniała pani Dorotka, cudowny sprzedawca, więc zapraszamy was bardzo serdecznie do głosowania na nią. I oczywiście, jeśli macie jakieś swoje typy na swoich sprzedawców, kochani, nic innego jak tylko brać udział w konkursie. Serdecznie zapraszamy was i czekamy na wasze głosy. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie. Swoje typy kandydatów możecie wysyłać na maila biuro@ct.jaworzno.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca.